Dzień dobry, zapraszam dziś na propozycję makijażu sylwestrowego. Na początek mieszamy sobie Lire and My Master z odrobiną rozjaśniacza, bo jak wiecie, kupiłam chyba najciemniejszy odcień, tak mi się wydaje. Ten podkład po prostu za każdym razem, kiedy go nakładam, mnie zachwyca, słuchajcie. To jest sztos, naprawdę sztos. I jak będzie na promce, to kupię sobie jeszcze jeden, tak po prostu, gdyby miał zniknąć, chociaż mam trylion podkładów. On tak ładnie na buzi wygląda, tak wygładza, tak ładnie się trzyma, fajnie kryje, ochy i achy. Teraz doklepujemy wszystko gąbeczką, żeby jeszcze piękniej wyglądało, też nie wiem, czy jeszcze piękniej może. I zaraz będziemy dalej się malować. Myśleliście pewnie, że już nie będzie żadnego filmu w tym roku, co? Nie, ja tak cicho siedzę, bo mam trudny przejściowy okres w życiu, natomiast nie zostawię was bez filmu. No nie. Korektor ten sam, co zawsze, z Rimmela. Tak jak wspominałam, na razie... Nie, on chyba był już na promce, teraz już jest nowa promka w Rossmanie. Przepudruję sobie wszystko pudrem z Lovely Pink Army Fix and Run. I na brwi nałożymy sobie ostatnio moją ulubioną kredkę z Belle, którą widziałyście w ostatnim filmie. Przechodzimy do Profusion palety Starlet. Tak mi się zachciało jej dzisiaj znowu użyć. Muszę jej troszeczkę poużywać, żeby wyrobić sobie opinię. I zaczynamy od brąziku. Dzisiaj zrobimy takie glitterowe smoky eye, jak zapewne widziałyście na miniaturce, więc buduję sobie zewnętrzny kącik na razie brązem, potem będę go przyciemniała. Kieruję się z tym cieniowaniem, tak wyciągając w kierunku zakończenia brwi, jak widzicie zapewne. Mam też taką cudowną, malutką, glitterową paletkę, którą kiedyś Wam pokazywałam w holu, również z Profusion. Zastanawiałam się długo, które glittery wybrać, ale te zielone jakoś do mnie przemówiły. Był tam też taki czarny w palecie Starlet, ale stwierdziłam, że ciągnie mnie do zielonego. Nie wiem dlaczego, ale jeszcze będziemy tej palety używać, także no worries. Wszystko sobie czyszczę, blenduję. Jeszcze raz dokładam, jak to ja. Małymi etapami przyciemniam. Przechodzimy teraz do najciemniejszego cienia z tej palety i chciałam właśnie sprawdzić, jaką intensywność on posiada. Całkiem fajną, żeby nie narobić sobie plam i stopniowo właśnie przyciemniać, także tutaj jak najbardziej. Ja uważam, że ta paleta będzie, tak jak wspominałam już w zeszłym filmie albo ze dwa filmy temu, idealna dla początkujących, bo ona nie jest przepigmentowana, nie zrobicie sobie nią krzywdy, a właśnie powolutku można sobie budować cieniowanie. Przy czym ma dużo takich właśnie neutralnych kolorów, którymi zrobi się taki dzienny makijaż. Masz też trochę szaleństwa, trochę brokatu, więc według mnie jest idealna. Na promce za 4 dyszki, jak będzie, to już w ogóle jest idealna. No, za 8 też by była idealna, ale no, za 4 jakoś tak bardziej do mnie przemawia. Nie wiem jak do Was. No i właśnie, to jest to cudeńko, o którym wspominałam wcześniej. Takie piękne brokaty z Profusion. Dostaniecie w hebę, będziecie miały podlinkowane pod filmem. No i będziemy używać właśnie tego. I dobrze, że się nie sfokusował, bo tutaj widać, jaki on wielowymiarowy jest, ile tych drobinek tam w nim błyszczy. Nakładam paluchem, a potem będę doprecyzowywać. Nie piłam jeszcze szampana. Sobie tą linię zewnętrzną... Po prostu pędzelkiem, dlatego że wiecie, no ciężko palcem zrobić równą linię. Zobaczcie, jak to się mieni. Nałożyłam tylko bazę z NYXa pod spód. I teraz na przejście tych dwóch kolorów nakładamy troszeczkę ciemniejszy odcień tego brokatu. Uwielbiam, jak coś się tak błyszczy. Teraz przejdziemy sobie do Ingrid Shades of Grey i bierzemy najciemniejszy odcień z tej palety. On już jest nieco mocniej napigmentowany, ale chciałam tak konkretnie przydymić ten zewnętrzny kącik. Tym, co mi zostanie na pędzelku, będę przeciągać w kierunku wewnętrznego kącika, ale już zupełnie takimi resztkami. Na tą czerń w zewnętrznym kąciku nałożę sobie taki błysk. Stwierdziłam, że jest za wielki przeskok między całkowitym matem, a takim mega, mega wielkim błyskiem, więc nałożyłam właśnie tam takie... To nie jest takie jak brokat, to jest takie migoczące i świetnie mi się tutaj wpasowało. Wyciągam sobie jeszcze te zewnętrzne kąciki, dokładam tam brązu, rozcieram. To musi być wszystko fajnie porozcierane. No i tak się bawię. Jeżeli taki brokat z Profusion właśnie by Wam się na przykład rolował, mi się troszeczkę zaczął rolować,
to nie ma problemu, można spokojnie doklepać go palcem albo po prostu nałożyć go mniej, a pod spód bazę kolorystyczną w postaci takiego zielonego cienia. Albo nałożyć go na glitter primer, bo ja nałożyłam go tylko i wyłącznie na zwykłą bazę, nakładałam go tutaj pierwszy raz. Nałożyłam kochl na linię wodną, a na dolną powiekę nakładam taką super fajną kredkę, która się długo trzyma z Essence i nie jest droga, a jest bardzo fajna, czarna i długo naprawdę utrzymująca się. Gruntuję ją jeszcze czarnym cieniem i rozsmarowuję wszystko, co jakby spłynęło z linii wodnej. W wewnętrzny kącik nałożymy taki błysk, który mieni się na jasno-zielono. To jest taki brokat zatopiony w przezroczystej bazie. I on się przepięknie migocze właśnie na taką zieleń, więc pasuje do całości. A dzieje się tam coś innego. Nakładam też na początek dolnego kącika. No, narzędzie tortur musi być, bo dzisiaj będą sztuczne rzęsy. No do takiego makijażu nie może ich nie być. Więc najpierw zalotka, potem mój ulubiony tusz, Eveline. I jak już wytuszujemy rzęsy, będziemy nakładały sztuczne rzęsy. Ja mam akurat takie z AliExpress, kiedyś nakupiłam ich dużo, takiego modelu, który mi odpowiadał, zaraz go zobaczycie. I naprawdę polecam. U mnie rzęsy z AliExpress naprawdę fajnie się sprawdzają. Te takie lepsze są na żyłce, nie są sztywne, są elastyczne, można je przecinać i są tanie, więc jakby super. Wykonturujemy się bronzerem z Revolution Pro od NAT. Też go bardzo lubię, zresztą widać, jak jest upaćkany. I oczywiście nałożyłem za dużo na potrzeby tego filmu, trochę. Jeżeli macie mocne oko, to konturowanie też musi być mocniejsze, bo gdzieś tam się zgubicie. No ja tutaj przesadziłam, ale właśnie wiem, że ten bronzer jest taki, że można go rozetrzeć. Wziąłam sobie duży pędzelek i bez problemu roztarłam to do takiego momentu, jakiego chciałam. Teraz rozświetlacz Vibo Disco Ball. No, jaki on jest piękny. Ja Wam nagrałam film z tym rozświetlaczem, ale on nie wyszedł i jego nie opublikowałam niestety. On się mieni naprawdę przecudnie. On tak skrzy jak śnieg na mrozie. Tak bym to ujęła. Przepiękny. Jak na Sylwestra, no to jest po prostu idealny. Nie żałuję sobie go. A niech się błyszczy. Ja lubię błyszczeć. Wiecie, nie? Sroczka. Jako różu użyję sobie tutaj z tej limitowanej edycji z Rimmela właśnie różu z takiego duo, które kupiłam w Superfarm. I ostatnio jeszcze te duo tam widziałam na wyprzedaży, także jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie sobie do Superfarm. Super odcień, bardzo mi ten odcień odpowiada. W ogóle to duo jest genialne, zarówno właśnie ten róż, jak i rozświetlacz. Zaraz sobie to roztarłam jeszcze, no i jak wspomniałam, dokleiłam rzęsy. Jeżeli chodzi o usta, ponieważ dużo się pije i je w Sylwestra, to nałożyłam sobie ten błyszczyk z kolekcji ostatniej z Belle z Biedronki. Jest świetny i on się, słuchajcie, długo utrzymuje na ustach. Naprawdę długo, jestem sama w szoku, bo ostatnio zmywałam sobie swoją pianką makijaż i jego musiałam dodatkowo zmyć olejkiem. Tak się trzymał. Połysk zszedł, a kolor się trzymał. No i tak, kochani, prezentuje się moja propozycja na Sylwestra 2022. Dużo się dzieje na oczach, na ustach troszeczkę mniej, ale żeby nie latać i nie poprawiać ust, wolałam postawić na oczy. Niech zadzieje się magia, niech te oczy hipnotyzują wszystkich wokół. Z okazji zbliżającego się nowego roku chciałam życzyć Wam przede wszystkim szczęścia, pozytywności, wytrwania w swoich postanowieniach, jeżeli macie noworoczne, a jeżeli nie, to wytrwania we wcześniejszych. Ja sobie na przykład postanowienia zrobiłam w listopadzie i stwierdziłam, że w styczniu już będę po prostu 2 miesiące do przodu. I tak sobie trwam i trwam. Silnej woli, woli walki o lepsze jutro i wszystkiego, czego sobie zamarzycie. Spełniajcie marzenia, sprawcie, aby wasze życie stało się przygodą, żebyście z niecierpliwością szli spać, żeby wstać następnego dnia, żeby odkrywać nowe rzeczy i spełniać nowe marzenia. Kochani, do zobaczenia w nowym roku. Pa, pa.